Ja sądzę, że powinniśmy być tam wszyscy, cała opozycja i wszyscy ci obywatele, którzy solidaryzują się dzisiaj z kobietami, uważają, że to jest szczególne barbarzyństwo wprowadzanie prawa antyaborcyjnego w takim złym czasie. Ja na pewno tutaj dzisiaj się pojawię. Ciężko mi wypowiadać się za wszystkich polityków. Znamy ich hipokryzję na podstawie Konfederacji. Wielcy wolnościowcy, ale jeżeli chodzi o prawa kobiet, to zamordyzm. Dlatego uważam, że my jako Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Zieloni, Platforma Nowoczesna, na pewno na tych ulicach będziemy w całym kraju. Podobnie Lewica. Ciekaw jestem, jak reszta polityków, niech oni się wypowiedzą. Zachęcamy, zapraszamy, korzystając z obecności mediów, Polki, Polaków, mieszkańców Opola, mieszkańców okolicznych miejscowości do czynnego brania udziału w tych manifestacjach. Wszystkim tym, którym losy kraju, losy kobiet nie są obojętne, powinni dzisiaj tu na Placu Wolności się pojawić. Przede wszystkim możecie również liczyć, drogie panie, co czynimy bezpośrednio, na naszą pomoc prawną. Kontaktujcie się z naszymi biurami poselskimi. Moje biuro również posiada odpowiednie kompetencje do tego, żeby nieść taką pomoc prawną w wypadku różnych sankcji ze strony policji. Wiemy dobrze o tym, że te protesty, które odbywają się na ulicach, a są ograniczone w oparciu o rozporządzenia, często są również podważane przez wyroki sądu. Dlatego należy kontaktować się również z nami. Jeżeli chcecie takiej darmowej pomocy, zawsze będziemy stali po waszej stronie.